Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak mając dwie dowolne zmienne losowe o nieokreślonym rozkładzie, można określić parametr nowej zmiennej losowej, która bazuje na nich i dokładnie policzyć po prostu dla niej wariancję. Jeżeli mamy zadanie o bardzo krótkiej, następującej treści, zmienne losowe x i y są niezależne, wiemy, że wariancja x jest 2, wariancja y jest 1, czy wynosi, zmienna losowa z jest definiowana jako 4x minus 3y plus 2 i polecenie brzmi oblicz wariancję tej zmiennej losowej z, która tak następująco była definiowana. My musimy z szeregu różnych własności, powiedzmy, stworzenia nowej zmiennej losowej, szukania parametrów tej nowej zmiennej losowej, skorzystać z dwóch podstawowych własności. To, że wariancja z elementu stałego C jak konstans daje nam 0 oraz to, że wariancja, jeżeli mam do policzenia sumy dwóch zmiennych, przy których jeszcze są jakieś elementy stałe A i B, równa się pierwszemu elementu stałemu do kwadratu razy wariancję tej pierwszej cechy plus drugi element stały, który był przy Y, razy wariancja na tym Y. Oznacza to tyle dla nas, że wariancja cechy z, która jest definiowana jako 4x minus 3y plus 2, może być rozpisana jako 4 do kwadratu, wartość razy wartość wariancji na x, potem minus 3 też tutaj do kwadratu jako ta drugi element b w tym wzorze, plus wariancja na y plus 0. Dlaczego 0? Bo wariancja samego elementu 2 jako stałej to 0. I w tym momencie po podstawieniu mamy 4 do kwadratu to 16, podstawiam wariancję dla x to 2 plus 9 jako minus 3 do kwadratu razy 1 jako wariancja y daje nam wynik 41. Oczywiście, jeżeli jest polecenie z oblicz wariancję, no to my ją już mamy policzoną. Gdyby to było jakieś odchylenie standardowe do policzenia, my byśmy musieli również ten wynik zinterpretować, bo w statystyce opisowej czy matematycznej wszystko, co się da, to interpretujemy. Ja kończę omawianie tego zagadnienia. Było nim sposób szukania wariancji dla nowej zmiennej, powstającej z innych zmiennych losowych. Jeżeli macie problemy ze swoimi zadaniami, możecie odzywać się do mnie drogą mailową na zadania, projekty @wp.pl. Możecie też wejść przez stronę internetową. Zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, zadawania pytań pod filmami. Wszystko jest przygotowane dla Was w playlistach. A ja Was serdecznie zapraszam do nauki, bo pamiętajcie, że obejrzenie takiego pojedynczego filmu nie gwarantuje Wam zaliczenia przedmiotu.